Witam się z Wami w ten środowy poranek holem z Lewiatana. Niezdrowe rogaliki, bo bardzo dziecko chciało. Czekajcie, to jest ten nowy. Tak, Kubus Water. Mam miseczki, które kosztowały, jak widać, 7,99 Paragon. W kolorze czarnym dla męża. Takim pomarańczowo-czerwonym, fioletowym. Każdy ogólnie z nas będzie miał inny kolor. Cena była dobra, więc wzięłam niebieski. I ostatnia, o, ta chyba jest podwójnie taki sam kolor. No nic, trafił się dwa razy ten sam kolor. Przeżyjemy. Jakaś farba do odświeżenia koloru. Nie było dwóch takich samych, a włosy mam już na tyle długie, że jedna farba nie starczy. Orzechowy brąz i dziki kasztan. Myślę, że jak się wymiesza, to może powstać coś ciekawego. Zobaczymy. Nie wiem, kiedy jeszcze będę malowała. Co tam jeszcze kupiłam? Drugiego watera malinowego. I coś wędzonego. Co to jest? Podgarnia chyba. Tak. Tak wygląda. Dzisiaj będzie ogólnie grochowa na obiad, więc na wędzące. Tak, i jeszcze mam takie dwa alaknopersy wafelki. W razie gdyby zechciało mi się coś słodkiego, co teraz się zbliża okres, gdzie bardzo dużo słodkiego będzie mi się chciało, więc tak. Tyle. Tyle z moich zakupów, a zapłaciłam 70 zł. Coś koło tego. Ogólnie muszę Wam opowiedzieć, jak to dzisiaj było z przedszkolem, ale to za chwilę Wam się pokażę i Wam opowiem. Dobra, siedzę na podłodze, mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Kaja tutaj obok jest, więc pewnie będzie przelatywała. Nie wiem, czy to jest dobre ustawienie. Widać mnie? Tak. Dzisiaj był dzień kryzysu, można by powiedzieć. Rano chciała iść do przedszkola, bardzo. Szybkośmy się dosyć wyszykowały. Pojechałyśmy też w dobrych humorach do tego przedszkola, jednak w przedszkolu okazało się, że jedna dziewczynka płacze za mamą, nie chce mamy puścić do domu. No i jak Ala to zobaczyła, Kaj, proszę, nie hałasuj, to też jej się zebrało na czułości, na przytulanie, mamo nie jedź, mamo zostań, ja nie chcę zostać. Chociaż miała, sama mówiła, że zrobi dla mnie rysunek, dla mnie, dla taty, nawet dla Kai. Tak, to no niestety nawet to, że pani dawała jej kolorowankę do pokolorowania, nie działało, nie kopiemy. I Ala po prostu nie chciała zostać. Zalała się łzami. Powiedziałam Ali, że przyjadę po nią wcześniej. Powiedziałam też, że jak ją odbiorę, to pójdziemy na plac zabaw jak zwykle, żeby nie zmieniać tej rutyny, tylko odbieramy, idziemy na plac zabaw, dopiero później wracamy do domu i kończymy robić obiad albo jemy obiad. I tak to do tej pory działało. Dzisiaj nie wiem, czy pani po prostu wcześniej po nas nie zadzwoni. I tak miałam ją wcześniej dzisiaj odebrać, ale w związku z całą tą sytuacją rano mam wyrzuty sumienia po prostu, że ją tam zostawiłam w tym przedszkolu. Chociaż wiem, że to jest dla jej dobra, po to, żeby miała kontakt z rówieśnikami, nie tylko z małym bobasem. Chociaż kontakt z rodzeństwem również jest ważny. Ale tak sama widziałam już zmianę w jej zachowaniu po tych kilku dniach przedszkola. Dziękuję, dostałam właśnie tutaj bułeczkę. I nie wiem, czy jutro będzie chciała pójść. Będę się starała jakoś załagodzić. O, kolejny kryzys. Załagodzić po prostu sytuację i może będzie chciała zostać. Zdejmiemy bluzę. Tak, odezwę się do Was później, jak już odbiorę chyba Ale, bo no będzie mnie to gryzło teraz przez pół dnia, póki jej nie odbiorę. Jak ona tam sobie dawała radę, czy się szybko ogarnęła i zaczęła bawić. Ach, tego dowiemy się już jak odbiorę, a my idziemy spać. Żeby ten vlog nie był taki bezksiążkowy, to może Wam powiem, o czym aktualnie czytam. Co aktualnie czytam? Czytam piątą część serii Kate Daniels.
Magia zabija i jestem na stronie, zobaczcie jaka prawilna zakładka kopertowa. Jestem na stronie 78 w tym momencie. I co mogę powiedzieć? Jestem troszeczkę przerażona, bo to nie to, że ja ją czytam, ja ją tak podczytuję, kiedy mam wolną chwilę i przeraża mnie tytuł, bo czytałam poprzednie części na zmianę razem z Patrycją Briggs i jej serią z Mercedes Thompson i te tytuły, jeżeli chodzi o tą serię, tak, bardzo duże znaczenie miały, więc nie wiem, co tutaj się wydarzy. Było tak dobrze w czwartym tomie, już wszystko było praktycznie idealne, a tutaj magia zabija, więc no zobaczymy. Potem mamy magię wskrzesza. Ogólnie muszę wam zrobić book haul, ale to może nie będę tych książek tutaj pokazywać. Czytam tą i podoba mi się ta seria bardzo. I jeżeli ktoś lubi lekką, ale taką fantastykę, w której troszkę krwi się jednak leje, w której są te sceny walki, ale i bardzo fajny świat magiczny, to polecam. A teraz biorę Kaję. I jedziemy po Alicję, tak? Alu, jak dzisiaj było w przedszkolu? Fajnie, ale płakałam. Ale dlaczego? Bo nie ma, to ciebie mam. A dlaczego masz inną bluzeczkę? Zalałaś się? Rosołem. Dzisiaj był rosół? A dobry? Tak. Tak? O, to super. Tyle nie naleciała. Tak. Pokażcie fryzury, dziewczyny. O, jaki ładny kucyk. A Kaja ma kucyk? Pokaż. Coś to się zrobiło z tym kucykiem. O, matko kochana. Jakiś taki zawiasek się zrobił. No dobrze. Mi też? Pięknie. Bardzo ładnie. A tobie się bardzo grzywka pokręciła. Ale masz loka na grzywce. A no, widzę, piękna gumka. Za duża dla ciebie chyba. Nie, duża. Duża? Hello. Jak ty pięknie dzisiaj Hello. Wyglądasz. Trzeba ci schować koszulkę. Hello. Hello. A mama dzisiaj wstała. Troszkę się ogarnęła, ale kawę to ja zrobiłam w kubku świątecznym. We wrześniu. Więc tak. Matka, aż się uderzyłam w zęby. Gdzie są moje okulary? Bo mało co widzę. Ogólnie dzisiaj zapowiada się bardzo interesujący dzień, bo po południu mam wizytę u dentysty i albo się to skończy rekonstrukcją zęba, albo wyrwaniem tego, co z niego zostało, więc trzymajcie kciuki, żebym tego zęba jednak miała. Proszę, mamusiu, klanu. O, dziękuję. I żeby nie bolało, to przede wszystkim. Muszę je wytrzeć. Dobra, i jedziemy do przedszkola. W którym jedziemy dzisiaj? Tym? Dobra. No to uwaga, jedziemy. Uwaga na schodach. Kaju, Kaju, gdzie idziemy? W Rumirum jedziemy. Idziemy do sklepu po kilka rzeczy. Całe szczęście, że mieszkamy obok Stokrotki. Nie musimy samochodem zajeżdżać, możemy mieć mały spacerek. Ale dzisiaj piękne słońce. O matko, niebo, słońce aż już się lepia. Nic nie widać. Może uda nam się coś nagrać w sklepie, jak będzie coś ciekawego, chociaż ja wiem, takie proste zakupy. Pomidory chyba jeszcze mamy, nie?
Ej, kierowca. Kierowca bombowca. Już wracamy. Powiem wam szczerze, że zakup tej torby był najlepszym zakupem ever. Torba zakupiona na Allegro mieści ogromne zakupy i nie wygląda przy tym źle. I przy okazji ma szerokie uszy, które pasują i na rowerek, i na spacerówkę. Więc super. Kaja już woła niam niam, mimo że jadła śniadanie. Wydaje mi się, że liczy na ciastko. Ale to się przekonamy, jak dotrzemy do kuchni. No kieruj, kieruj! Kieruje Niunia? Tam? Zaraz będziemy w domu. Kaja zgubiła kucyka gdzieś po drodze. Teraz włosy stoją w każdą stronę. Tu siadamy. Dobra. Otwarte. Można wchodzić. Daj rączkę. Nie chcesz? A co będziesz robiła? Mamy! Hej! Chodźmy! Chodźmy! Chodźmy, Lalu! O! Super! Idziemy, idziemy. Nie skubiemy nic, idziemy. A to łobuz. Z ciekawszych rzeczy to były na promocji te jednorodne przyprawy, tak jak liść lubczyku, czy bazylia, oregano, czosnek. Ja to poszłam po czosnek, oczywiście kupiłam wiele więcej. Te słodycze są dla mamy na ciężkie czasy. Ale tutaj mam słodycz dla ciebie. Kto pamięta sezamki? Kto lubił? Kaju, spróbujesz sezamka? Sezamka. O, zobacz, o taki. Zamiana. No, ale to jest kochane dziecko. Tak, mamie odda czekoladę, sama zje sezamka. Moja malutka. Już mama otwiera. Test smaku sezamka. Kaju. Jak tam test smaku? Niam, niam. Niam, niam. Może być? Może być taki sezamek? Jaki sezamek? Ząbkami trzeba gryźć. Am. Taki sobie. Może być, ale chyba jesteś jeszcze za mała, co? Na takiego sezamka. Dobry? Szału nie ma. Lala. Kajunia. O, przy dwa naraz? A czyli jednak chyba mogą być. Niam, 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 niam. To jest to samo. To samo. Siedziamek. Powiedz mama. Mamo! O, jak ładnie! Już pomagam. Jeżeli chodzi o postęp czytelniczy, to wczoraj troszkę poczytałam i obecnie jestem na 110 stronie. I podoba mi się. Akcja się fajnie zagęszcza i myślę, że to będzie jedna z tych książek, które zostaną mi troszkę dłużej w pamięci. Przynajmniej tak przypuszczam. Zobaczymy, co będzie dalej i jak ta sprawa kryminalna się rozwiąże. Już idę, Kaju.
A tak. Dzisiaj mam jeszcze dentystę. Boże drogi, tak przeżywam tego dentystę. Mam bardzo fajnego dentystę ze Stalowej Woli. Tu mam wizytówkę. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest z okolic. To naprawdę bardzo miły pan dentysta. Bardzo profesjonalny. Tak. Idę już do ciebie. Koniec gadania o książce. Niewiele powiedziałam. No ale co tu więcej mówi, żeby wam nie zdradzić, to w końcu piąty tom. Zamknęłaś? Poczekaj, mama ustawi. Dodatkowe. O tu. Nie tu! Ty. Czekaj, bo teraz po... O tu! No, nacisnęłaś? Czekaj, dobra. Buu się robi. Co to maszło? Brum, brum. Pranie się robi, tak? Pranie się robi? Tak. Mamy! Co to jest? Papa! O matko, jakie kolorowe! Ale to pokaż tak ładnie, rozłóż. Co to? Co to, czekaj? Jeszcze inaczej. O tak, o! A tu jest trochę dziura. O, no dziura trochę. No trochę jest. A tam dalej co masz? To połóż tu, będziemy składać. Motylek! Motylek, no jest motylek, bardzo ładnie. Co tam jeszcze masz? Malowany! Słoneczko, no jest słoneczko. Oho, wszystko malowane. Zmieniamy buty i idziemy na plac zabaw, tak? Trzeba złożyć, daj ci pomogę. Chowam do plecaka. A co dzisiaj było na obiad? O, a co to za psik? Alu, co było na obiad? Zupa. Zupa, a nie drugie danie? Zupa pomidorowa. Aj, no pewno nie. Tak. Tak? A dobra? A był makaron? No. A jaki? Pomidorowy. Pomidorowy makaron? Zobacz! Plasza. No. Plakat. Przebieraj buty. Dużo dzisiaj dzieci było? Tak. Kaja nie mogła się doczekać ciebie dzisiaj. Tak. O matko, bardzo chciałaś bawić. Tak. Co Kaja zrobiła w domu? A, zjadła śniadanko. A potem poszła na drzemkę. Potem zrobiłyśmy pranie. Obraliśmy ziemniaczki do obiadku. Widać, Ani, czy mnie dobrze słychać? Mam pomocnika, Kaję. Widać Kaję? Chyba widać. I mam też paczkę z Vinted. Otworzymy ją wspólnie razem. Przymierzę te rzeczy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale no przymierzę. Mama! Tak, tylko mama musi znaleźć życzki. Mamy to. Mam tutaj sweter i sukienkę, więc pośmiejemy się wspólnie. O. Sukienka, nie wiem, niepotrzebna mi jest w tym momencie, ale no, zamówiłam. W kolorze butelkowej zieleni, marka nieznana, ale prezentuje się ciekawie. Zaraz. O tak. Tutaj jest taka podwójna. No nie wiem. Jest na pewno o wiele dłuższa niż myślałam, że będzie. Bo myślałam, że będzie taka wiecie, do kolana. No ale no zobaczymy. I drugą rzeczą jest ogromny sweter. Kardigan, można powiedzieć. Marka też jest raczej nieznana. Czy to jest ten sweter? Nie ma w ogóle żadnej metki.
Nie wiem, to chyba trzeba tak jakoś. No? Mamo! Wydaje mi się, że w tym swetrze wyglądam jak taka typowa mama, która odbiera dzieci ze szkoły. Tak? Tak się prezentuje. Nie jest zły. Na pewno będzie ciepły, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Trochę gryzący, ale tylko trochę. No nie ma żadnej metki. Dobra, mierzymy sukienkę. Sukienka jest mega śmieszna. Oj! Aj, puść. Tutaj ma z boku takie rozcięcie. No w sumie w tych dwóch elementach nie zdejmowałam spodni, bo wiecie, za dużo roboty. Nie wiem, czy będę w niej chodzić. No taka jest. Może jakiś pasek. Nie jest zła. Materiał jest cienki, przywiewny. Znaczy taki, wiecie, na upałę. No teraz upałów raczej nie będzie. Ale taka, myślę, no tutaj już łapki odbite są. Kai. Miałam małą zagwozdkę podczas zakładania, ale udało się, więc jest dobrze. Co myślicie? Sama nie wiem. No nie jest zła. Biorąc pod uwagę, że za te dwie rzeczy zapłaciłam 16 zł. Dobra, to by było na tyle. Mama! Dzisiaj na obiad warzywa z patelni z jajkiem. Miało być jajko sadzone, ale wyszło jak zawsze. Nie chciało się przekręcić. A tutaj zestaw słoików z buraczkami, które wczoraj robiłam. Nie wiem, pierwszy raz robiłam z tego przepisu. Zobaczymy, jak wyjdą. Nie, niunia, bo się stłucze. Tak. Ale ja się tylko pytaję. Ja się pytaję to. Alicja jest chora, tak? Wyglądasz na chorą bardzo. Tak, Alu. Tak. Wczoraj była u lekarza. Prawdopodobnie Kaja też złapie to. I Kaja też była? Nie była. Kaja złapie przeziębienie prawdopodobnie. Dobra, jemy obiad.